Mieszkańcy ludzkiej dzielnicy Bykowina skarżą się na nieprzyjemne zapachy. Wydobywają się one z rozlewiska potoku Bielszowickiego, które powstało w wyniku szkód górniczych, mówi Romuald Pasternok z ludzkiego magistratu. W bezpośrednim sąsiedztwie osiedla Niebieskie Dachy wykształciła się niecka poeksploatacyjna i to akurat na biegu potoku Bielszowickiego. W rejonie tej niecki procesy gnilne powstają, na potoku Bielszowickim woda kwitnie, stąd bardzo nieprzyjemne zapachy. Nieprzyjemne zapachy przeszkadzają mieszkańcom, szczególnie w ciepłe czy deszczowe dni. Śmierdzi. Najlepiej jak jest 20 stopni ciepła, nie? To od razu czuć. Tam z przodu to jest inaczej, to tak nie czuć, ale ci ludzie, co tu mieszkają blisko, to mają nieciekawie. Śmierdzi jak choroby w ubikacji. Kiedy to było? 3 miesiące temu, 2? No to było, Jezus, to drzwi pozamykane i okna, nie? Zgodnie z prawem odpowiedzialność za usunięcie szkód spoczywa na przedsiębiorcy górniczym. W tym przypadku jest to Polska Grupa Górnicza oraz Spółka Restrukturyzacji Kopalń. Niedawno udało się zawrzeć porozumienie, dzięki któremu rozlewisko zostanie zlikwidowane, a tym samym zniknie problem uciążliwych zapachów. Na początku jednak trzeba sprawdzić, czy w rejonie rozlewiska są chronione gatunki zwierząt. Prace w tym zakresie potrwają do czerwca. Dopiero potem będzie można zająć się likwidacją rozlewiska.